Cześć, witam w nowym wideo. Dzisiaj postaram się, żeby było dosyć krótko, bo i temat nie jest zbyt obszerny, przynajmniej jego pierwsza część, a temat dotyczyć będzie ładowania magazynków w łatwiejszy niż zazwyczaj sposób. Pokażę Wam dzisiaj część rozwiązań, które są dostępne na rynku. Będą to te rozwiązania, których ja używam. Jeżeli będę w stanie pożyczyć innego typu ładowarki, to postaram się nakręcić kolejny film o rzeczach, których ja sam nie używam, ale które są na rynku dostępne i które działają w zupełnie inny sposób niż te, które będę chciał Wam zaprezentować dzisiaj. Dziś pokażę Wam jedną ładowarkę, której używam no już od kilku lat do pistoletów i dwie ładowarki do magazynków, do karabinków. Ta, której używam też od kilku lat i taka, której używa kilku moich znajomych, a ja ją dostałem całkiem niedawno, ale o szczegółach powiem już za chwilę. Dobra, przerobię troszeczkę plan i zaczniemy od ładowania magazynków do pistoletów. Dobra, to zacznijmy od ładowania magazynków pistoletowych. Tu parę mam przykładowych, stalowych i polimerowych. Oczywiście można zadać sobie pytanie, czy magazynka do pistoletu nie da się naładować ręcznie, i odpowiedź będzie oczywista. Tak, da się naładować ręcznie, nie jest to żadne wyzwanie, robi się to zupełnie spokojnie. Każdy, kto trochę strzela, wie, no, że jest to czynność niewymagająca małpiej zręczności i doktoratu. Po prostu wpycha się te naboje tak, jak się ma wpychać i się magazynek ładuje. Schody zaczynają się dopiero w momencie, kiedy magazynek napełniamy i ostatnie naboje wchodzą już troszeczkę ciężej, zwłaszcza w magazynkach z silniejszymi sprężynami, czyli takimi, które nie były jakoś specjalnie intensywnie używane. No i przy okazji, jeżeli robimy dłuższy trening i strzelamy więcej amunicji, no to też to ładowanie magazynków zaczyna być lekko upierdliwe. O, właśnie wkładam ostatnie naboje. Dobra, jest. Zaczyna być po prostu lekko upierdliwe i jeżeli przyjdzie nam tych magazynków naładować kilka albo kilkanaście do pełna w trakcie treningu, no to po prostu i tracimy trochę więcej czasu i zaczynają trochę boleć łapy i zawsze można sobie tę czynność ułatwić. Oczywiście do pistoletów są, do niektórych przynajmniej, w zestawie są dołączane takie, nie wiem jak to nazwać, no, namiastki ładowarek, takie plastikowe kapturki z wystającym elementem, który dopycha podajnik do dołu, które mają ułatwić ładowanie. Próbowałem tego używać, no, generalnie moim zdaniem bardziej to utrudnia niż ułatwia i po prostu tego nie używam. Ładowałem na początku magazynki ręcznie, aż w końcu zakupiłem taki wynalazek, który nazywa się Aplula. Jest to izraelska ładowarka do magazynków, ułatwiająca ich ładowanie, ale też rozładowanie, o czym nie wszyscy wiedzą, a co za chwilę pokażę. Jak to działa? No, działa to w bardzo prosty sposób. Bierzemy sobie dowolny magazynek. Ona ma taki ruchomy element z metalowym podajnikiem, tym tutaj, po którym wsuwamy nabój do wnętrza magazynka i którym też działamy na podajnik. Działa to w ten sposób, że może tak będzie lepiej widać. Nakładamy, wsuwamy magazynek do wnętrza. Tak, on się tutaj ma możliwość lekkiego poruszania. No więc ściskamy, pchamy i od góry wprowadzamy nabój po tym metalowym podajniku. No, działa to w ten sposób. Jak widzicie, ładowanie jest dużo prostsze, bo działamy na podajnik całą dłonią. Jak jeszcze magazynek oprzemy sobie o jakieś twarde podłoże, to wszystko idzie bardzo sprawnie, bardzo szybko. Nie musimy się męczyć z ręcznym dopychaniem podajnika. Pod koniec po prostu mocniej troszeczkę przesuwamy tę ładowarkę w dół i w ten sposób ładujemy
do pełna magazynek. Jak widzieliście, zajmuje to no, zdecydowanie mniej czasu niż ładowanie ręczne. Jest dużo szybsze, wygodniejsze. No i generalnie bardzo ułatwia sprawę. Żeby się nie pomylić, to na tej ładowarce mamy narysowany taki piktogram naboju. Czyli wiemy, że w taki sposób właśnie mamy tę ładowarkę na magazynek nałożyć. Na czas transportu ładowarkę aplulę można sobie zablokować, żeby zajmowała mniej miejsca. Czyli robimy po prostu wciskamy guzik blokady i ona jest w takiej pozycji złożonej. Ja dopiąłem sobie tutaj taki ogonek pomarańczowy, żeby się odróżniała od ładowarek kolegów, żeby było łatwiej ją znaleźć przez to, że on jest taki pomarańczowy. To nie jest reklama firmy Alsetex, nie wiem w ogóle co ona robi, ale no jest, dobra. Oczywiście można tu przypiąć smycz, linkę, karabinczyk, cokolwiek chcecie. I teraz rzecz, o której pewnie paru użytkowników nie wie. Tu jest zrobiony taki kanalik zakończony wystającym elementem. I to jest właśnie element, którym rozładowujemy magazynki. Rozładowujemy je w ten sposób. Jak widzicie, można w bardzo szybki sposób rozładować także magazynek. Oprócz jego załadowania, rzekłbym, że rozładowanie jest nawet szybsze niż załadowanie. Czy to jest przydatne? No, rzadko kiedy rozładowuje się magazynki. Spora część moich kolegów, jakim zostaje amunicja pod koniec treningu, dokonują rozładowania przez lufę, czyli po prostu wystrzeliwują zawartość amunicji z magazynków. Ta ładowarka nie pasuje oczywiście do wszystkich typów amunicji. Do jakich pasuje, no to właśnie widzicie tutaj. Ale za to pasuje w tych kalibrach, do których jest przeznaczona. Bez problemu współpracuje z magazynkami stalowymi Beretta. Magazynek stalowy Alexa, plastikowy Glock, SFP działa i Smith & Wesson działa. Generalnie działa niezależnie od tego, czy magazynek jest stalowy czy polimerowy. Wszystko hula elegancko. Nie ma się co tutaj przejmować. Gorzej będzie z magazynkami jednorzędowymi. Da się tym ładować magazynki jednorzędowe, ale jest to upierdliwe. Chyba nawet jest w ogóle zaślepka taka montowana od spodu do magazynków pasujących kalibrowo do danego typu ładowarki, ale jedno, a nie dwurzędowy, który umieszcza się od spodu. I ona wtedy stabilizuje ten magazynek, bo generalnie z magazynkiem jednorzędowym problem będzie taki, że ten siedzi po prostu w tym gnieździe. On ma trochę luzu, ale to wszystko elegancko działa, on się tu ładnie blokuje. Ale w przypadku magazynka jednorzędowego ten luz będzie na tyle duży tutaj, że ładowanie będzie utrudnione, chociaż Maciuś, jeśli dobrze pamiętam, używa tej ładowarki do ładowania jednorzędowych magazynków do 911. I to jest zasadniczo cała filozofia tej ładowarki. Oczywiście nie jest to specjalnie tanie, bo tego typu ładowarka oryginał Magluli kosztuje około 130 zł. Na pewnym znanym portalu czy serwisie zakupowym można kupić bezlicencyjne kopie, czyli po prostu podróby tego taniej i to znacznie. No ja kupiłem oryginał, nie jestem zwolennikiem kupowania podrób. Zwłaszcza, że to nie jest 130 zł. Nie kupuję tego raz na rok, raz na pół roku, tylko to jest na ładnych parę lat. Zepsuć to będzie raczej ciężko, bo to jest dosyć solidnie wykonane. Te ładowarki występują w kilku kolorach. Producent oferuje chyba w 6, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast w Polsce dostępność wzorów kolorystycznych jest znacznie uboższa i jest tego ledwie, bodaj widziałem chyba ze 3. Także ładowareczka do magazynków, do pistoletów. Ja używam, sprawdza mi się świetnie, kapitalna rzecz. Oczywiście można ładować ręcznie, jak ktoś woli, ale to
miałem nie używać sformułowania robi robotę, ale to działa. Bardzo fajnie, bardzo ułatwia i przyspiesza ładowanie magazynków, zwłaszcza jeżeli macie ich dużo. Ok, to przejdziemy teraz do ładowania magazynków do karabinka. A ładowarką do magazynków do karabinka, której najczęściej używam, jest produkt firmy oczywiście Maglula. Nazywa się to Strip Lula. Wygląda to w ten sposób. Jak to działa, opowiem za chwilę. Jest to dużo prostsze urządzenie niż to, które służy do ładowania magazynków do pistoletu. Tu nie ma żadnych sprężynek. Nie ma elementów stalowych, tak jak było w tamtym. Ale to działa bardzo fajnie. Tylko to ma sens jedynie w przypadku amunicji łódkowanej. Czyli albo amunicji fabrycznie kupionej jako łódkowana. Obecnie można kupić taką amunicję, to jest amunicja Norma. Ona jest dosyć droga, bo kosztuje tam pod 2 zł. Chociaż w ogóle amunicja ostatnio jest droga, no ale to nie o tym. Ewentualnie można ładować dowolną amunicję, tylko trzeba mieć łódki. Tak? Takie plastikowe, czarne albo szare. Te są trochę bardziej wiotkie, te są bardziej solidne, te szare. Ewentualnie także łódki stalowe. Przy czym no, z tymi stalowymi jest największy problem, bo ich praktycznie nie ma. Norma jest ładowana w te szare łódeczki, a te czarne to są łódki z amunicji, pamiętam jakiej, ale jest jakaś amunicja myśliwska, taka dosyć droga właśnie łódkowana. I na pewno w tych czarnych dostarczona jest amunicja, której używają na przykład chłopaki w jednostkach specjalnych i czasami tam, gdzie oni strzelają, takie łódki można po prostu znaleźć, bo oni je ładują i wyrzucają. To założenie jest jednorazowe, bo taka była idea tych łódek. To, że ja robię jakiś recykling, to jest lekka patologia, ale z drugiej strony no, kupuję tańszą amunicję, jak na przykład to fioki, które tu leży. Ono jest tańsze zauważalnie od normy. Mam tę ładowarkę, mam sporo tych łódek. Część dostanych, część poznajdowanych. I no i po prostu siedzę sobie w domu i łódkuję. Ktoś mógłby spytać, jaki jest sens ładowania magazynków karabinowych z łódki. Przecież jest dużo... ładować magazynek do karabinka jest dużo prościej niż do pistoletu, bo przecież wkładam sobie naboje. Tylko je palcem wciskam, nie muszę nic przesuwać, nie muszę nic na siłę dociskać, dopiero może pod koniec magazynka. Nie robię tego jak na Terminatorze Genesis w scenie, kiedy ładowali magazynki, tam było to no, wyćwiczone i bardzo fajne. Ale jak widzieliście, załadowałem ten magazynek w miarę szybko. Opowiadając Wam o tym, ale mogę wziąć sobie też łódeczkę, tak? I trzymając amunicję w ręku, nie wiem, oglądając wieczorne wiadomości, czy rozmawiając z rodziną, oglądając na YouTubie najnowszą produkcję na kanale Fragout, mogę sobie po prostu amunicję, tyle ile będę potrzebował, powsadzać w te łódeczki po to, żeby zabrać ją sobie już półłódkowaną na strzelnicę i na strzelnicy po prostu w razie potrzeby te magazynki doładowywać. Dla mnie zaletą noszenia amunicji w łódkach jest to, że ona no jest uporządkowana. Tak? Wiadomo, że klips to jest 10 sztuk amunicji, 3 klipsy to jest pełne załadowanie magazynka. Jak kończę strzelanie, liczę łódki, wiem ile wystrzeliłem. Nie muszę pamiętać, ile miałem amunicji na początku, bo jestem w stanie określić to po prostu po łódkach. Poza tym też fajnie się ładuje. Dopełna 3 klipsy, jeżeli jest drill, który wymaga załadowania 10 czy 20 sztuk amunicji, no to też z tych stripów sobie spokojnie to poładuję.
No, jeżeli wymaga to załadowania mniejszej ilości amunicji, no to powiedzmy zaczynają się już pewne schody. Oczywiście można to zrobić, bo ładowanie wygląda w ten sposób. I gotowe, tak? Jeżeli miałbym załadować 5, też mogę. Czasami mi się zdarza. No, czasami po prostu wyjmuję i ładuję ręcznie po 5 sztuk z tych łódek. Ale generalnie noszę amunicję w tych łódkach. I teraz tak. Widzieliście, że pasuje to do magazynka MacPoola. To jest magazynek do Grota. Też pasuje. Lancer. Oczywiście pasuje. Stary magazynek od M16 z okresu wojny w Wietnamie pasuje. Nowszy magazynek, tak zwany Stanag, pasuje. I Troy też pasuje. Więc ta ładowareczka pasuje praktycznie do wszystkich magazynków. Nie zdarzyło mi się znaleźć magazynka, do którego Stripula nie będzie pasowała. Tak więc można kupić ją w ciemno i w zasadzie ryzyko, że nie będzie do czegoś pasować, jest żadne. Podstawowym problemem jest oczywiście zdobycie tych łódek. Albo trzeba kupić amunicję, norma ją wystrzelać i mieć tych łódek trochę. Albo trzeba tych łódek poszukać, albo dostać od kogoś. Można używać tej ładowarki bez łódek, czyli wprowadzać naboje do ładowarki, zapiąć ją potem na magazynek i wprowadzić naboje bez łódki. Ale to nie ma sensu, bo jak mam wpychać naboje do tego, to wolę już je powpychać do magazynka i mieć sprawę wyjaśnioną. Także ten sposób, no nie, jakoś tak lekko bez sensu. Jeszcze taka uwaga, spotkałem się z dwoma typami tych ładowarek. Moja po ruchu tego dopychacza w biciu naboi i przesunięciu nie wyrzuca łódki, ale w niektórych zdarza się tak, że wkładam naboje, cofam i jednocześnie wyrzucam zużytą łódkę z wnętrza ładowarki. Nie wiem, od czego to zależy, może to jakaś seria produkcyjna, no ale tak jest. Ta ładowarka ma jeszcze na końcu taki wystający element. Będzie go widać? Chyba będzie go widać. O, ten wystający element. On tu nie jest bez przyczyny. To jest urządzenie do rozładowywania. I teraz tak, instrukcyjnie działa to w ten sposób, że naciskam po prostu naboje i one sobie wypadają. Ale ja najczęściej rozładowuję to po prostu w ten sposób, wypychając je z magazynka. Także można tym załadować i rozładować. Koszt trochę mniej niż Aplula, no ale też tam tę stówkę z małym hakiem trzeba liczyć, tak? No i problem jest z tymi łódkami, niestety. Nie masz łódek, to jest bez sensu. Masz łódki, kapitalna sprawa, naprawdę polecam. Dużo prostszą wersją jest to. Taka plastikowa ramka, ona była dostarczana w niektórych siłach zbrojnych, podobno nawet w naszych jednostkach specjalnych, razem z pudłami z amunicją łódkowaną. Coś na kształt tego, co mówiłem w filmie o M16, czyli Amerykanie w Wietnamie i metalowe ładowarki. Amunicja łódkowana w łódki po 10 sztuk, metalowe. Prosty element, bez żadnych bajerów, części ruchomych. Nakładam to na magazynek, tak żeby się zablokowało. Tu jest taki występ, tak żeby było wiadomo, że to współpracuje z tym. Wkładam do środka łódkę z nabojami. One są prowadzone tu i tu, więc nie ma problemu, że coś mi się przechyli. No tu najlepiej jest jednak o coś oprzeć i wpychać to ręcznie. Jest trochę trudniej, ale jak widać, da się to zrobić. Trudniejsze jest też wyjęcie pustej łódki, bo ona sama nie wypada, więc trzeba ją po prostu palcem wyciągnąć. W przypadku tych czarnych, no wyjadą. Czarna wyjeżdża, ta szara z uwagi na fakt, że ona jest zauważalnie jednak grubsza, ona się po prostu bardziej
w tej ładowarce blokuje. Proforma, magazynek Grota działa, magazynek Magpul działa, Stanak owszem działa, Troy działa, stary magazynek z Wietnamu działa i Lancer owszem działa. Oczywiście nie ma występu do rozładowywania, więc rozładowywać magazynek trzeba już ręcznie, ale za to jest dużo tańsza, bo to kosztuje tam nie wiem, kilkanaście złotych czy coś takiego, o ile w ogóle można to kupić od czasu do czasu w naszych sklepach. Tak jak mówię, to było dołączane po prostu do ulotkowanej amunicji na przykład w armii brytyjskiej, chociaż armia brytyjska ostatnio, z tego co słyszałem, zrezygnowała z ulotkowanej amunicji z uwagi na znacznie wyższą cenę amunicji ulotkowanej i żołnierze tego teraz już po prostu nie dostają. No to sprawa krótka, tak? To jest tanie, trochę trudniejsze w obsłudze, to jest droższe, dużo łatwiejsze w obsłudze, ale no ale kosztuje więcej, plus ma jeszcze zaczep do rozładowania magazynków. No i zapomniałem powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Oczywiście ta ładowarka też działa bez łódki. Oczywiście można sobie tutaj te naboje powprowadzać i potem dopchnąć je ręcznie i one sobie tam do magazynka wpadną. No ale ponownie nie ma to specjalnego sensu. No już lepiej naprawdę jest to załadować ręcznie. Także mówię. Rozwiązanie prostsze, rozwiązanie trochę bardziej złożone, drożej, taniej, do obu niestety musicie mieć łódki. Są ładowarki, do których łódki nie są wymagane. Jak mi się udaje pożyczyć, to postaram się o nich też coś skręcić. No a póki co taka moja podpowiedź, jak sobie ułatwić ładowanie magazynków. Jeśli chcecie, to skorzystajcie. Jeśli nie, ładujcie magazynki ręcznie. I bawcie się przy tym dobrze. Na razie.